Cześć, witam serdecznie w 119 odcinku mojej serii z polskimi płytami winylowymi. Ta grupa z kolei w, swoim, w swojej dyskografii ma trzy albumy wersji winylowej. Brakuje mi tylko drugiego i będzie komplet. Bohaterem tego odcinka jest grupa Nocna Zmiana Bluesa, a zatem Sławek Wierzcholski i Spółka. Przyznam się, że x lat temu w krakowskim klubie pod Jaszczurami było mi dane być na koncercie Nocnej Zmiany Bluesa. Wiadomo, że Sławek Bierzcholski ma również w swoim repertuarze, w swojej dyskografii płytę Ciśnienie nagraną zespołem Dżem. Natomiast... Jakoś pamiętam, że ten koncert nocnej zmiany Blusa mnie jakoś specjalnie nie powalił. Natomiast pierwsza płyta, debiutancka płyta, która się ukazała jako koncertówka, rzeczywiście e, tutaj panowie grają standardy bluesowe. Mamy tutaj utwory Maddy Watersa, e, ale e, r, e, czy, e, czy Willego Dixona, ale e, generalnie też są utwory. E, e, autorskie Nocnej Zmiany Blusa i powiem szczerze, że ten koncert naprawdę e, im się udał. E, płyta e, też przeciekawa sprawa, dlatego, że z po dwóch a nie, z przodu okładki proszę bardzo, podpis dla jakiejś Agnieszki e, i tutaj, e, moi drodzy e, autografy zespołu autografy zespołu w komplecie, proszę bardzo. Tył okładki. No i płytę wydał. Płytę wydała firma Poljes. Poljes, Czyli też następny kwiatek taki. Em, coś innego, jak na, czym naprawdę Poljes się zajmował. Jeżeli ktoś lubi takiego klasycznego blusa, zresztą no, Sławek Wierzcholski nie ma o czym mówić. Jest jednym z najlepszych polskich harmonikarzy. Na równi zresztą chyba z nieżyjącym Janem Kyksem z Krzekiem czy Irkiem Dudkiem, to rzeczywiście jest to. No, nie wymieniając oczywiście absolutnej legendy, którą był Ryszardski Skiba jeżeli chodzi o harmonikę. To, to jest taka złota czwórka polskiej harmoniki. Druga płyta, właśnie ta, której nie mam, to Blues Night, Blues Night Shift. <tryk> to jest taka brązowa okładka. Nie mam jej w swojej kolekcji, więc jej nie pokażę. Natomiast płytą numer 3, ostatnim winylem nocnej zmiany blusa, jest płyta. Zróbmy to razem. Tutaj mamy klasyczne wydanie polskich nagrań SX2843, ale jest to już pewien rodzaj kwiatka, dlatego że płyta wyszła w roku 1990. Zróbmy to razem, to płyta bardziej, powiedziałbym, piosenkowa, krótkie utwory. Natomiast, natomiast jedną z najlepszych tutaj, znaczy, tak bardziej jako ciekawostka, jest wersja utworu na pierwszy znak z repertuaru Hanki Ordonówny, zrobiony w takim takiej bluesowej konwencji. I, I panom wyszło to naprawdę yy, ciekawie. 90 rok, ale jeszcze, jeszcze, jeszcze kremowy label. 2843 SX 2843 to numer katalogowy tego albumu. Jak trafię tą yy, Blue Snight Shift, no to oczywiście będzie pełna winylowa dyskografia. Natomiast w tym momencie wpisuję prawie komplet.